Państwo. Mamy dzisiaj dzień szczególny, jak sobie przypominam, w 1352 roku w Szczerzeszy otrzymał z rąk króla Kazimierza prawa miejskie. I od tamtej chwili upłynęło już 660 lat. I my właśnie dzisiaj rozpoczynamy ten dzień obchody 660-lecia naszego miasta. Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie za to wyróżnienie. Pamiętam, że wykonacie zbiory naszego działu numizmatyki w Muzeum Zamojskim. No to przecież zasługa nie moja, tylko naszej instytucji. Natomiast tak od siebie trzeba powiedzieć, że niezmiernie się cieszę, że Pan Burmistrz przywołał w swoim wystąpieniu najstarszy ślad osadnictwa w Szczerzeszynie na wzgórzu zamkowym, bowiem te najstarsze ślady osadnictwa sprzed 5000 lat, czyli ceramikę tak zwanej kultury kucharzowej Kowatki, jak to skonfirmowałem tymi rękami. Dziękuję bardzo. Pan Szymon Kasyna. Panie Gminiastwo, proszę przyjąć. Ciekawe informacje. Ich nazwiska zostały podane we wstępie.
ten sposób materiał tutaj zgromadzony, myślę, że jest jakąś taką, no może nie dosłownie skondensowaną wiedzą pigułką, ale na pewno w dużym stopniu pozwala poznać, przynajmniej w ogólnych zarysach, historię miasta. Panowie, jest pan spadkobiercą ponad 6 wieków funkcjonowania miasta w Szczecinie i bardzo się z tego cieszymy, ponieważ jak pan w swoim wystąpieniu zaznaczył, że jest dużo powodów tego, aby się cieszyć z dokonań, jakie miały miejsce na przestrzeni tych lat, a przede wszystkim może być tej nowej albo naszej historii. Zauważa się ogromne przemiany w tym pięknym mieście. Zauważa się bardzo dużo osób, które mają serce, które zostawiają to serce tutaj dla naszego miasta. Chciałbym się przyłączyć tych najlepszych życzeń dla rozwoju miasta i gminy w tym przypadku, abyśmy mogli dalej kultywować te dobre tradycje. Odnosząc się do wykładu pana doktora, urodził się w Szczecinie, zmarł w Radomiu w swoim pałacyku. Będąc na Zlepii w tym roku, pani przewodnik tak pięknie opowiadała właśnie o Brancie, o jego twórczości i cały czas powtarzała marsz z Monachium. W pewnym momencie nie wytrzymałem, więc to malarz ze Szczecina. Tak, z tym, że sam pan pokładacie wysiłku, aby rozpropagować jego miejsce pochodzenia. I nagle przyznaje się do swoich korzeni, a ja to byłam mszczona na Rostocku w Goręcu. I proszę bardzo, jakie piękne jest to historii. Iwona Danielak, 173 cm, rak. I jaka gracja.